Śmieszna historia, ten chłopiec to ja. Ma swoje problemy, ale taki jest świat. Dostajesz po dupie, jednak trzeba żyć chwilą. Dosyć problemów w życiu, na YouTubie ma być miło. I tym kierował się chłopiec, mówił: od dziś będę rozmawiał z kamerą. Nie sądził, że małe wygłupy zakończą się wielką aferą. W szkole gadają o mnie różne rzeczy, ale kto im zaprzeczy? Ten Adaś specyficzny, jeśli wierzyć pogłosce, najdziwniejszy dzieciak w Polsce. Najdziwniejszy dzieciak w Polsce. Najszczęśliwszy dzieciak w Polsce. Adaś, wróć do życia, internetem zaraz niszczysz sobie przyszłość. Adaś nie posłuchał, rzucił szkołę, no i tak to jakoś wyszło. Teraz mam wrażenie, że może i mieli rację. Skończyła się zabawa, nie mam czasu na wakacje. Na oglądaniu głupot dorobiłem się pieniędzy. I tak jak każdy kumpel z branży, chciałem jeszcze więcej. I muszę przyznać, że czułem się serio zajebiście. Choć daleko od domu mogłem pomagać najbliższym. I kumpli nowych miałem, tylko problem z nimi taki, że kiedy ciut dojrzałem, wydawali się nijacy. Niewyparzony język spalił wszystkie moje mosty. Cisnę bekę z influ, a sam wrzucam takie posty. Na własne oczy widzę, jak wszystkich zatruwa sława. I też jestem zatruty, najpierw whisky, potem trawa. Najpierw whisky, potem trawa. Zostań youtuberem, ależ to zabawa. Gdy czujesz się przybity, myślisz, coś z życia zrobić muszę. Zostań youtuberem, zawsze możesz sprzedać duszę. Jeśli gardzę tym, co robią inni, a sam tak robię, to kim jestem? Jeżeli czasem zrobię coś chujowo, a winy szukam w innych, to kim jestem? Jesteś hipokrytą. Kto? Ja? Hipokrytą. Nie jestem hipokrytą. Znanym hipokrytą. Jestem hipokrytą? Hipokrytą. Przepraszam. 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 Ja. Przeprosiłem.